Siemanko wszystkim, tutaj Sowa LPS i dzisiaj, może będę mówić Sowa, tak będzie lepiej. I dzisiaj, Boże, przychodzę do Was z taką wielką paczką, jak widzicie, coś tam się już przewraca, to świadczy dobrze. Patrzcie, jaka wielka paczka, to jest moja ręka, a tu jest, kurde, paczka. To jest wielka paczka, ponieważ są 42 figurki, domek, zaraz te figurki tam dostaną kataklizmu, no i oraz dodatki. Domek i dodatki, mówiłam to. Pięstek mówiłam, ale już zapomniałam, które. Po prostu z tego zachwytu. Zachwytu, no z tego szczęścia. Dobra, zrobię tam porządek na biurku, bo widzicie, tam nawet kamerka leży od lekcji, więc to trzeba wszystko ogarnąć i ogólnie za ten zestaw wielki, gdzie są, mówię, 42 figurki, w czym 3 moje powtórki, za które się wymienię z koleżanką. Dużo dodatków, no i duży domek, więc no nie ma co przedłużać, trzeba otwierać, nie? Tylko zrobimy tam porządek. Ja myślę, że tak będzie nawet spoko. Jeszcze pana kwiatuszenka odłożymy, a właściwie... Jezu, rzuciłam go, Boże! To z tego stresu! No dobra, tu sobie wszystko położę. No, lecimy. W ogóle jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tutaj zostawiłam te wszystkie pieci, bo tu jest naprawdę sporo pieci. Tak, tego mi się nie chce wywalać, a laptopa mi się nie chce odłączać, bo ciężko się go potem podłącza. Dobra, kładziemy tutaj tą paczkę. Boję się, tylko wytnę dane. Bo tu są dane, więc jakoś trudno tego nie było zrobić, bo to odczepiłam właściwie. Urwałam, odcięłam, jak odczepiłam. Dobra, to mi się tu nie zmieści, o nie! Chyba jednak pana laptopa trzeba zdjąć, tak mi się wydaje. Boję się tego. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tutaj jest po prostu taki bajzel. Po prostu wszystko było za tym laptopem, bo siedziałam sobie na lekcjach, nie? Ja coś tam żarłam, jadłam śniadanie na lekcji oczywiście, nie na przerwie, bo tak jak to ja jestem typowa. No, jadłam śniadanie i jak coś tam w ogóle, jak miałam jakieś, bo ogólnie ostatnio mam alergię, więc jak smarkam nos, tam wrzucam wszystko, chusteczki. Jezus, ja jestem dziwna, ja wiem, dobra. Może otworzę to już za kamerą, co? Znaczy, to jestem po prostu ja i otwieranie, kurde, paczek. Nie, tu jakoś trzeba wahać, tak mi się wydaje. Przepraszam was, ale nie wiem, co już mówiłam z tego stresu, już zapomniałam, co mówiłam, ale nie mam statywu, niestety. Wybaczcie mi. Pyta, bo słuchajcie, bo coś tam już widzę, nie? Jak się tak odchyli, widziałam coś niebieskiego. Dobra, lecimy. Tam jest tyle kształtów pet shopu, których nie mam. Widziałam, żeby nie było tak... Widzisz tam domek, nie? Dobra, mamy domek, zaraz go wyjmę. To białe, nie wiem czy to widać, już mamy tutaj pierwszą wadę tego domku, ale tego w sumie za bardzo nie będzie widać, bo to chyba jest tył. Boże, jakie to wszystko jest zimne. Ej, tu nie ma figurek! Lol, może są w domku, nie wiem, I don't know, ja jestem jakaś, nie wiem. Słuchajcie, ja tu przez no świnki Pepie już dojrzałam, kurde, widzę dodatki. Maria Boska, jaki wielki ten domek, kurde. Słuchajcie, tam już widzę bojek z potrzebami. Za domkiem. Chciałam wam pokazać, jak wyjmuję ten domek, ale tak trochę nie bardzo, bo ten domek też ciężko wyjąć, bo coś tu wadzi. Zaraz to sobie zobaczymy, tylko boję się, żeby to nie spadło, więc dobra, muszę zatknąć. Tu są pet shopy i tu jest pająk! A ja pająka będę miała swojego pierwszego, o mój Boże! O Jezu, ale się boję, tu jest domek, zaraz go się zobaczymy. Ogólnie od tego domku tu gdzieś też ta drabinka, o, tu są dodatki, pewnie ta drabinka tu jest. Dobra, zdejmę tą tekturę, bo tu jest ogromne pudło i teraz widzimy się. Szczerze, to nie za bardzo wygląda najlepiej. Więc tak się ogólnie domek z przodu prezentuje, tu ma taki kołowrotek, pewnie na magnes? Jezu, na dziurkę myślałam, że będzie. Dobra, mogę już to otworzyć na maczek. Tu już lampka, ale lampka się obudziła. Jezus Maria, nie dowierzam. Tu mamy dodatki, więc może od nich sobie zaczniemy, albo najpierw domek zobaczymy. Ogólnie nie wiem, czy ktoś z was zna taką osobę jak Lulu LPS, ale ona też właśnie znalazła ten sam domek, tylko że właśnie nie było tutaj tych naklejek, a widzę, że ten domek ma te naklejki. I ten domek był zniszczony, ale udało im się go umyć. No, ja mam taki w super stanie. Tu jest jakaś taka buteleczka, na pierwszy rzut oka widać, z napisem LPS. Naostrz się. Naostrz się! O, takim haczykiem. I to pewnie tutaj wisiał, bo tu jest taki dzyndzelek. Dobra, I don't know. Dobra, tu mamy takie coś. O, to jest taka skakanka pewnie. Też na magnes? O, fajnie. Akurat takich rzeczy przynajmniej brakowało. To też na magnes tutaj widzę. Dobra, a to jak? Aha, jakie to fajne. Tak jak przydobicie. Będę tym przeskakiwać sobie. W ogóle to okno mi się mega podoba. Takie wypukłe. Przejrzyste, ekstra. Dobra, więc tak ogólnie by się prezentował domek. Tu mam takie malutkie foteliczki. Mi się wydaje, że tu były 3 foteliki.
Cześć, jak gdzieś zgubiłam jakiś fotel, czy po prostu dostałam takie brakujące? Na pewno brakujące, chociaż przez okno też mi się wydawało, że były trzy. Ale nieważne, dobra, mamy takie coś. No. Mega ten domek. Ktoś chciał go widzieć z tyłu, to tak on z tyłu wygląda. Położymy go tam i... Mamy na taki fajny suwaczek, chciałam wam pokazać, ale jedną ręką to nie bardzo. Otworzyłam? Nie. Zasunęłam jeszcze bardziej. Przepraszam teraz za to, ale dobra. Są dodatki! Dobra. O! Jezu kochany, nie dowierzam, co się właśnie stało. Wy to widzicie? To tak wygląda? Myślałam, że to inaczej wygląda. Myślałam, że to jest trochę większe, szczerze. Na żywo to jest trochę małe. O, właśnie ten kapelusz mi się powtórzy. Może go przemaluję? Nie wiem. Zakłada koleżanka chciała. Dobra, lecimy z dodatkami. Pierwsze takie wiadereczko. O, takie różowe. Z takim tym. I tutaj pewnie były te uchwyty. Ja też mam takie wiaderko, któremu uchwyty się urwały, więc się nie dziwię. Mam takie z takimi uchwytami, więc pewnie takie same. Tutaj mam taką karmę. Tu mam taką karmę. Z takim owczarkiem niemieckim. Nie, to jest króliczek. Myślałam, że taki owczarek niemiecki z pet shopów. No, z tyłu jest taka sama naklejka, a fajne. I kolejny to taki łabądź. Na ostrze to wam pokażę bardziej. Jak to się naostrzy dziadostwo. No, taki łabądek. Tu ma jakieś oczko widoczne, tu piórka. Przepraszam za moje paznokcie, ale miałam pomalowane, ale mi się laki zdarł. Co to? O Boże! Jezu, nie dowierzam! Nie, to jest sen! To co, Boże? Chyba tak, to jest taki kołnierz leczniczy chyba. Może teraz ten mega dodatek. Tam jest jeszcze coś w środku, tam jakiś widzę, ten haczyk. Teraz go wam pokażę i wyjdę. Musiałam wam to pokazać, patrzcie, kiedy słodził się. Tylko, że tu nic nie widać. Fajnie, ekstra. No, patrzcie, taki słodził się. No, naostrzy się? No, bo nie mam czasu za bardzo, żeby mi się ostrzyło. Taki słodził się. Łóżeczek w sukieneczce. O Jezu, słodka, taka myszka. O, widać tutaj ogonek słodkie. No. I to tak, ja zawsze, ja marzyłam, żeby to mieć. I tu mam takie ciasteczka kostki, takie ciasteczka syduszka i takie marcheweczki bodajże. I sobie pierwsze dodatki sobie tutaj przesuniemy. Mega się cieszę z tych dodatków. Kolejny dodatek, o właśnie, to jest ta drabinka do domku. Ja niestety nie wiem, gdzie ona była przymocowana, więc wam nie pokażę. No, ale taka drabinka. A, tu taka kusztaweczka, tutaj można przyczepić dwa ptaszki. I tutaj, nie wiem co to jest, ale to jest jeszcze na dziurkę, na jakiegoś pet shopa z dziurką. Bo wydaje mi się, że to na małe pet shopy jest, bo tak wygląda. No się uważa, raczej duże to by się tu nie zmieściły, nie? No, też fajne, bardzo fajne. I tutaj ma jeszcze takie coś. Aha, to jest do tego, żeby tak robić. Aha, mam takie coś, tu mamy okulary, których ja nie zobaczyłam. Mega są te okulary, kurde. Fajne, na pewno w przyszłości, myślę, że niedawno stworzę jakiś serial, więc oczekujcie. I będą te okulary wykorzystane, bo są fajne naprawdę. Kolejny dodatek to taka udeczka chyba. Na zdjęciu nie wiedziałam, co to jest, z napisem LPS. I tu ma taki zamek niebieski z taką flagą. Ma takie łapki po bokach. No, fajne. Bardzo fajne, mi się podoba taka udeczka chyba. Nie wiem, czy to jest łódka. Jeśli wiecie, co to jest, to poprawcie mnie w komentarzach. Więc zostałem włączone. Kolejne to coś, co ja też również bardzo chciałam. Jakie to jest malutkie! Boże, przecież do serialu myślałam, że to będę używać, ale patrzcie. Jak to jakiś do kujde niemiecki na przykład podejdzie, przykładowo powiem. No przecież on to... To przecież ten dog będzie większy od tych szafek. Jezu. O, widzicie? Tak. No, nie sorry, że nie mam tła, ale niedługo już będę miała tło, więc oczekujcie filmów z tym. No, fajne takie szafki szkolne. Aż się zachciało powrócić do szkoły, nie? No nie wiem, dlaczego zrobiłam cięcie, ale kolejny to taki drapak z taką chyba zabaweczką i tu się kładzie takie małe kotki. Wiem, że jest też taki drapak, gdzie są w zestawie trzy kotki, ale ja ani tego drapaka, ani tych kotków nie posiadam. No. Taki drapaczek, tu ma takie łapki, malutkie kwiatuszki, fajne. Drapak, albo w sumie nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że drapak, bo a ty co to by było, jak nie zabawka dla kota. Jeśli nie, to popłacimy w komentarzach, o ile nie będą wyłączone. Kolejna to taka deskorolka. Takiej deski również nie mam. Tu jest na dwa pet shopy, ale wydaje mi się, że jakby tutaj taki dog też wszedł, to chyba na takiego jednego doga niemieckiego mi się wydaje. No, ale fajna. Tu ma jakiś taki kwiatuszek, bardzo fajny. No, kolejna to taka bodajże ławeczka taka zrobiona z bambusów, widzicie? To są bambusy. Taka cała żółta, ogólnie w kamerze ona jest bardziej ciemniejsza, ale tu jest taka jaśniutka, fajna, słodka. No, tutaj mamy takie coś, to było od szpitala, ja ogólnie mam taki szpital dla pet shopów i tam to mam, nic nowego, wymienię się z koleżanką na pewno. Tu kolejny taki swój ciasny misiu, pewnie wiem, ktoś was już widział takiego misia. Jezu,
O, no. Taki słodki. Widziałam takiego tylko w innym kolorze. Takiego fioletowego jeszcze nie widziałam. Powiem, to taka deska surfingowa, ale również bardzo fajna. I też od pet shopów, nie dowiedziałam. Boże, ile mi przybędzie dodatków po tym filmie. Fajnie. Kolejny to taki. Boże, to już 10 minut trwa?